Hardzie, no kiedyś to umiałem grać. Wiesz co, obudziłem się dzisiaj rano i się tak zacząłem zastanawiać, co będzie, jak mi się skończy. Siemano, tak sobie pomyślałem, że słuchajcie, nie nagrałem wam żadnego wstępu, a pewnie nawet nie wiecie, o co chodzi, jeśli chodzi o tę gierkę, więc ci z was, którzy wiedzą, to mogą sobie spokojnie przewinąć, jak nie wiecie, to krótki wstęp. Także zapraszam. W The Binding of Isaac wcielamy się w jedną z tych postaci do wyboru. Na początku to tylko Isaac, więc nie musicie się tym przejmować. Generalnie później jest ich dużo. Następnie wybieramy tryb gry, mamy normal, hard i tam te pozostałe, które teraz nas nie obchodzą, bo nagrywam wam tylko do odcinka pierwszego i drugiego, a te rzeczy nie będą wam w takim razie potrzebne. Po tym jak już wybierzemy postaci tryb gry, zostajemy wrzuceni do świata gry i... No cóż, tu się zaczynają schody, słuchajcie. No więc rozgrywka dzieli się na rozdziały, rozdziały dzielą się na piętra, piętra dzielą się na pokoje. Kiedy pierwszy raz odpalamy grę, mamy do czynienia z trzema rozdziałami. Basement, Cave i Depths. Albo ich losowo generowanymi alternatywami. Cellar, Catacombs i Necropolis. I teraz każdy taki rozdział zawiera dwa piętra. Odpowiednio tam Basement 1, Basement 2, Cellar 1, Cellar 2 i tak dalej, i tak dalej. Na końcu każdego piętra mamy bossa, którego musimy pokonać, żeby zejść na niższe piętro. Na niższym piętrze robi się trudniej i tak dalej, aż do Devs 2 czy Necropolis 2, gdzie bossem jest... No cóż, nie powiem wam, co jest bossem, żebyście mieli niespodziankę w drugim odcinku. Teraz zwiedzając dane piętro, odwiedzamy pokoje, które są losowo generowane. W tych pokojach znajdujemy różne ulepszenia, itemki. Tymczasem najważniejsze są itemy, które ulepszają naszą postać w bardzo bezpośredni sposób, albo podwyższając jej statystyki, albo dając jakieś nowe umiejętności, przy okazji bardzo ją upiększając. Upiększając, powiedziałem. No. Poza tym na piętrach mamy zwykłych przeciwników, którzy też dropią jakieś podstawowe elementy. Ale tak jak wspomniałem, celem piętra jest znalezienie pokoju z bossem. Pokonanie go, żeby zejść niżej. Dobra, to tyle, co potrzebujecie wiedzieć, żeby zrozumieć ten odcinek. Także, no co? No może jeszcze fabuła, co? Otóż głównym bohaterem gry jest Izaak, o którym już trochę wiecie. Izaak mieszka sobie z mamą, no i ta mama trochę za dużo słuchała, wiecie, propagandowych treści i teraz... I teraz chcę potraktować syna dowolnym, ostrym przedmiotem znalezionym w domu, tylko po to, żeby pozbyć się go, żeby móc jechać na wymarzone wakacje. Generalnie to fabuła nie jest najmilsza, także jak można się spodziewać, ostatnim bossem w dzisiejszym odcinku, albo jutrzejszym, tego jeszcze nie wiemy, będzie mamusia. Ale to oczywiście nie koniec, bo gra jest bardzo szeroka, dzieje się w niej bardzo dużo różnych rzeczy, fabuła jest mega skomplikowana, także następne rzeczy wyjaśnię wam w odcinku trzecim, kiedy już podniesiemy sobie save z większą ilością odblokowanych rzeczy, a tymczasem miłego oglądania. Jak mi się skończy Ninja Gaiden 3. I tak myśląc o różnych opcjach, w pewnym momencie przypomniałem sobie tą grę. Wiesz dlaczego? Bo przypadkiem trafiłem na zrzut streama Gimpera, który zaczął ostatnio w ogóle robić jakieś streamy na YouTubie. I tak mi się jakoś to, taka nostalgia włączyła, kiedyś miałem bardzo dużo godzin w tę grę. I stwierdziłem, włączę ją sobie od zera i zobaczę, czy jeszcze umiem cokolwiek w tę grę. Ja naprawdę miałem bardzo dużo godzin, ale to dlatego, że też starałem się odblokować możliwie wszystkie achievementy. To mi się nigdy nie udało. Miałem za to kolegę, który chyba zrobił wszystkie, albo praktycznie wszystkie. Możesz mi tylko dać znać, Mkowski, czy... Obraz jest płynny, bo tak szczerze pierwszy raz włączyłem jakąkolwiek grę, która nie jest z emulatora na streamie i nie wiem, czy mój komputer wystarczy, żeby pociągnąć coś takiego. Jestem zupełnie szczerze, nie mam pojęcia. No to git, cieszę się. Cieszę się, bo takie małe gierki to sobie chętnie bym czasem odpalał, bo tak jak teraz mi się skończyła stara gra, to nie chciałbym odpalać jakiejś nowej, żeby na kolejne 5 godzin zasiadać i próbować przejść Chipa i Dale'a dla odmiany. Też nie wiem tak szczerze, czy Chip i Dale to była trudna gra? Pamiętam, że nigdy jej nie ukończyłem jako dzieciak, ale nie wiem, czy ona była jakaś trudna, czy ja po prostu byłem słaby. No te gry na Nintendo to... Oś, na Pegasusa, facz. Jestem obrażenie, szok. Te gry na Pegasusa ogólnie nie należały do prostych, z zasady. Tak się zastanawiałem, czy jak włączę tą grę, to wszystko będzie kompletnie dla mnie zapomniane i będę się czuł, jakbym grał w to pierwszy raz. Ale nie, no tyle godzin to jak się pamięta, chociaż jak co ci przeciwnicy robią. Ale też się łezka wokół kręci, naprawdę. Ja byłem w Treasure Roomie, nie byłem w Treasure Roomie. Mam bombę.
spróbujmy znaleźć Secret Room. Nie? No proszę. Powinienem spojrzeć, czy są dostępy do niego, ale... Nie no tak, to było dobre potencjalne miejsce na Secret Room. O nie, nie mam teraz niebieskiego serca, nie wezmę, bo nie mogę wysadzić tego kamienia bombą. God damn it. Swoją drogą mam tu chyba też save'ik, na który mam prawie wszystko, ale ups. Stary, ja by dosunął tą bombę gdzieś, ale obecny ja trochę się bał. Stop, widzicie to? To jest treasure room. Generalnie jest tam item. Na pierwszym poziomie wchodzi się tam za darmo, na każdym następnym już trzeba zapłacić jednym kluczem. Także tam jest item. Wchodźcie tam. No, szczepio, ten item. Ale na pierwszego bossa byli item. Też z drugiej strony też to jest bomba. Zawsze jakiś plus. Coś to może być ciekawego? Jak szczerze, kiedyś to mógłbym spokojnie robić poradniki z tej gry, a teraz nawet nie pamiętam, co warto, a czego nie warto robić. Stop, stop, stop. Widzicie te drzwi? To jest sklep. Tam się kupuje przedmioty i jest tam też bankomat, do którego możecie wpłacić pieniążka albo wypłacić z niego pieniążkę. Na początku gry, jeśli czujecie się już w miarę pewnie, wpłacajcie tam dużo pieniążków. Kordian, out. Serio. O, czy ja chcę serce? Nie. A, wezmę tą baterię. Source Energy. Bo z tego co pamiętam, to mi pozwala mieć dwa przeładowania przedmiotu, to znaczy mogę naładować po Stop, chociaż nie, tych drzwi chyba nie muszę tłumaczyć, co? Wiecie co to jest? Tam wchodzimy. Rajczowy pasek i przedmiotu pod spacją używać dwa razy, jeśli uda mi się przejść wystarczająco dużo pomieszczeń. To jest fajne. O, chodź tak. Tak, 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 właśnie tak. No jeszcze mnie oczywiście trafi, ale to nie. Nieważne. No dobra, to lecimy niżej. Ja może nawet się coś udało ugrać w tej grze. Ja myślałem tak szczerze, że jak po takim czasie ją włączę po raz kolejny, to nawet nie uda mi się tego pierwszego rana zrobić. Pierwszy run, czyli pokonanie prawdopodobnie mamy... O! W tej pierwszej jej formie, w sensie stopy. Zaraz po depsach drugich, depsach. No ale zobaczymy. To nie jest przesądzone, że to się uda albo nie, po prostu uważam, że obecnie idzie mi lepiej niż się spodziewałem, że będzie mi szło. To się jakoś dało strzelać przez ściany. Dobra, to mogę zrobić tak. Bo tutaj i tak jest... Dziękuję. Dostrzeli do mnie to ognisko? Nie, dobra. Mogę spróbować przebiec szybko, żeby nie marnować bomby. Tak zrobię. O! Dobra. Nie idę oczywiście na boss rusha, od razu mówię. Nie wiem, czy w ogóle w pierwszym podejściu da się tego boss rusha zespawnić. Ale chciałbym sobie podejście 2 przypomnieć w ogóle, jakie pryncypia tą grą rządzą. W sensie coś takiego, żebym złapał jakiś dryk stary do robienia tych uników, które tutaj są mega istotne. Chociaż większość uników to polega na tym, że... O, fuck. Co ja się tak zbliżam do tych przeciwników? Ach, nieważne. Większość uników polega tutaj na pamiętaniu po prostu, co właściwie robią przeciwnicy. No bo jak wiesz, co zrobi przeciwnik, czy on cię zraszuje, czy będzie się trzymał z daleka, czy co. No właśnie, jeśli wybucha na kulki, łzy, czy jakby tam tego nie nazwać, to czy wybucha... 48 hour energy. To może się przydać. No, ja od razu sobie sprawdzę. Nie, tutaj nie będzie secret roomu, spoko. No. To po prostu dużo łatwiej się tego unika wtedy, nie? No i to jest fajne. Mogę teraz zrobić spację, on mi sobie wybuchnie. No wybuchaj. Dzięki. Ja sobie wezmę serduszko, pójdę po bateryjkę. No żyć, nie umierać. W sumie taka nieskończona bomba to nie jest jednak taki zły item. W ogóle dobrze, że mam tyle niebieskich serduszek, to przynajmniej będę miał szansę na Devil Rooma. Jak ja zaczynałem, ja grałem jeszcze w pierwszego Isaaca.
Dobra, stop. Widzicie te drzwi? To jest Curse Room. Generalnie są tam fajne przedmioty, czasem nie ma żadnych przedmiotów. Generalnie jest on bardzo losowy, także wchodźcie na własną odpowiedzialność. Wejście kosztuje, dostanie hita, wyjście kosztuje, dostanie hita. Chyba że latacie, to wejście nie kosztuje, a wyjście kosztuje. Tak? Wszystko zrozumiałe? Super. Tą pierwszą wersję, taką testową, ona się nawet na moim wtedy dobrym komputerze ciała. Teraz ten komputer już nie jest taki dobry, a ta gra... Ja nawet nie wiem, ile ona ma lat teraz. 10, 11? No szok. Naprawdę stara jest. Mega. Znaczy... Nie przesadzajmy, że jest nie wiadomo jak stara, ale... Nie jest to kontra. No nie, ale... Nice. Balls of Steel. No przecież. Experimental pill. Zasięg, dobra. Bo zasięg mi się zwiększył? I tier speed mi się zmniejszył? Dobra, tier speed to nie wiem. Uj, jest, dobra. Cordy, masz tego szarlatana, to możesz z tego użyć wreszcie, dobrze? Ktoś to ogląda, jak ja robię takie rzeczy. No przecież... Przecież to jest... Można by mnie oskarżyć o zniesławienie. To, co ja tu wyprawiam. Pewnie zastanawiacie się, właściwie skąd wiedział, żeby wysadzić tę ścianę. Otóż wiedziałem, ta ściana to wejście do Secret Rooma. Secret Room ma dwa pryncypia. Po pierwsze, zawsze łączy się z jak największą ilością pomieszczeń. Jeśli macie jakieś przestrzenie na minimapie, na przykład takie jak to, które generalnie ma bardzo dużo połączeń, ale nie jest pomieszczeniem samym w sobie, to prawdopodobnie jest tam Secret Room. Drugie pryncypium, które rządzi Secret Roomem, to to, że wejście do Secret Rooma nie może być zablokowane niczym innym. To znaczy, nie może być tam kamienia, nie może być tam przepaści, nie może być tam nic, co zablokowałoby nam wyrzucenie ściany z każdej strony. Więc najprościej po prostu sprawdzić, czy wszystkie ściany w danym sekretnym pomieszczeniu są otwarte. Jeśli tak, to prawdopodobnie jest tam wejście. To jest obraza uczuć religijnych. A tak, to jest strzelanie przez tego gościa daje mi... Ho. Wysadzanie ich często daje monetki, jeśli dobrze pamiętam. Tym razem nie dało. A ja zmarnowałem ostatnią bombę, ale trzeba pamiętać, że mam też tego ziomeczka, który wybucha. W ogóle mam teraz dużo pieniążków. Dobra, robimy wpłatę. Ja wiem, że mógłbym sobie zachować to na itemy, ale wpłacenie odpowiedniej ilości też mi da nowe itemki do sklepu, a też ulepszy ten sklep. O, bateria mi ładuje to na maksa. To niepotrzebnie ją łapałem od razu. Dobra. Larygina. To nie powinno być trudne. Pod warunkiem, że Larry Junior pójdzie do właśnie tam. Wybuch! Nice! Właśnie o to chodzi. Ja nie wiem, co to za item. A gra mi nie pozwoliła, bo chciałem włączyć sobie... Mam specjalnie jedną modyfikację wgraną, która mi tłumaczy, co robią itemy. Tylko, że to mi nie pozwala wtedy zdobywać achievementów, a co też za tym idzie na nowym save'ie, nie mógłbym zdobywać nowych itemów. No to biorę w ciemno. Damage plus luck up. Dobra, ty byłeś fajny, ale ciebie nerfili kiedyś kilka razy i potem nie byłeś już taki fajny. Ty mi zbierasz i potem dajesz. Biorę, to trzeba brać. Szczególnie, że ja bardzo lubię itemy z Devil Roomów. Och, tak, bo ty zbierasz czerwone serduszka. Pająk. Dzięki, ziom. Dobra, czy ja chcę? Nie chcę mi się tam iść. Och, jest. Dla mojego Dark Bama? On się Dark Bam panowie. Tu po lampce chodzi mi pająk właśnie. Tak, po lampce chodzi mi pająk właśnie. Pająku, siedź tam, zaraz się tobą zajmę, dobra? O, zaraz! Nice. Dobre wykorzystanie explosion. Diarrhea. Ja zawsze byłem w ogóle fanem buildów tutaj na totalny glass cannon. Za tym idzie jednym z moich ulubionych postaci jest Judas.
którego oczywiście jeszcze nie mam, ale... Nienawidzę tych przeciwników, no przecież to jest dramat, no ileż można strzelać? Już? Halo! Nie. Moja szansa na Devil Room. Dobra, ale zresztą no i tak było 30%, to w tym pomieszczeniu raczej bym go nie dostał. Envy. Z Envy największy problem jest taki, że mój obecny item pod spacją nie za bardzo jest w stanie mu coś zrobić, bo on nie rushuje mnie w żaden sposób, więc ta kukła, którą mam, nie za wiele jest w stanie to jest zdziałać, bo on do niej nie pobiegnie. O! Nice. To wyszło nawet nieźle. Nie mógłbym jej nie używać i po prostu użyć jej potem jako bomby, ale... W ogóle, szczerze zupełnie powiem, bardzo dużo wiedzy wyciągnąłem z tej gry. Jakiejś takiej wiedzy bezużytecznej dość. Kurde, shoot dał... Nie, ta bombka mi się przyda. No, tak szczerze, to jedno i drugie jest takie sobie, ale to przynajmniej wysadza mi ściany. Bardzo dużo wiedzy jakiejś takiej, niepotrzebnej mi w życiu oczywiście, ale wyciągnąłem The Binding of Isaac. Ale też oczywiście sprawdzając to potem gdzieś tam w innych źródłach. Nie wiem, na przykład fakt, że tutaj jest bardzo dużo nawiązań biblijnych sprawił, że bardzo dużo cytatów z Biblii sobie poznałem. Albo byłem ciekaw po prostu. Obejrzałem też dużo filmików związanych z lore tej gry. A co za tym idzie, trochę się właśnie rozwinąłem w temacie tej wiedzy biblijnej, no bo lore jest opisywany mocno przez nawiązania do tego, co tam w Biblii jest napisane. Ale też na przykład, mimo tego, że to moja narzeczona jest Faith Up. Że to moja narzeczona jest od teorii spiskowych i astrologii, to ja lepiej znam karty Tarota na pamięć. Znaki Zodiaku. Znam po łacinie, razem z ich symbolami. Wiedza bezużyteczna dla mnie. Ale w konwersacji z jakimś astrologiem mogę śmiało udawać, że coś wiem. Dobra. Nie chcę zużywać tego itema, jak mam 3 bomby. Podło. Nigdy mi się nie chce sprawdzać, czy jest dostęp ze wszystkich stron do tych poziomów, do tych pokoi. Ej, bo ja zginę zaraz, jak będę tak głupio życie tracił. Powinienem tak głupio życie tracić. Siemano, siemano. Jako, że wcześniej graliśmy w gierki z... Pegasusa, właściwie w jedną. Co? Dobra, muszę to jakoś idealnie wycyrklować, co? A, dobra, to ma więcej sensu. Musiałem wymyślić, że... Musiałem jednak wymyślić sposób. Musiałbym sprawdzić to na Steamie, ale wydaje mi się, że coś koło 1000. Tylko, że ostatni raz grałem w Isaaca prawdopodobnie z 3 lata temu. I teraz odpaliłem sobie nowego sejwika. W sensie zupełnie jest czysty. Gram od zupełnego zera. Więc godzin mam sporo, doświadczenia też, ale to doświadczenie jest zatarte i musi zostać przypomniane. Dlatego też nie włączałem tych najwyższych... tego mojego save'a, pomyślałem sobie, że
A dziś fajnie będzie sprawdzić, czy to wszystko jakoś tam gra i śpiewa. Czemu ja tutaj poszedłem? Przecież wiem, że muszę zabić wszystkich przeciwników. Tutaj był błota. O, także ty ani skilla, nic nie będzie tutaj dzisiaj widać. Możesz uznać, że gram, że gram pierwszy raz. A już na pewno pierwszy raz gram na streamie, co też swoje robi. Jak nie siedzę cicho i się nie skupiam. Chociaż, czy Isaac może mi być straszny, jak dopiero skończyłem całą trylogię Ninja Gaiden, w tym dwie części na streamie. W tym niesławną pierwszą część. O, to pamiętamy. Infestation Shot. Mi lajki. No i takie to życie. Będę trafiał samych takich przeciwników, którym mój item pod spacją niewiele może zrobić. One niby się pojawiają i lecą we mnie, więc mogłyby też wlecieć w item pod spacją. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Przynęta chyba po polsku. Biblia. O, mógłbym niby zabić nią mamę szybko. Ale kupię sobie wora, bo nie mam... A, bomby. Miałem nadzieję na klucz. Nie wiem, czy... Ja otwierajmy treżer na tym piętrze, to chociaż tyle. Mogę, tak. Mogę, absolutnie. Mogę i wcześniej starałem się to robić. Nawet tutaj podjąłem jedną próbę, ale niestety trafiłem w przestrzeń. Zdaje się, tu obok treasure rooma próbowałem to wysadzić, prawda? Nie. Nie, tutaj się nie da. Tutaj nie ma treasure rooma. Czyli, że tutaj musiałem próbować to wysadzić wyżej. No, słuszna uwaga. Słuszna uwaga. Dobra, tu nie ma treasure rooma, tu też nie. Tu może być w takim razie, bo muszę wśród dwójek szukać. Zależy od bossa niestety, jaki się trafi. I tu jeszcze może być. Muszę się ustawić dobrze. Zależy od tego, jaki boss się trafi. Na przykład pierwszego wykończyłem... A, widzisz, i pudło. Pierwszego wykończyłem od razu, tylko podstawiając bombę. Tak samo Larry'ego Juniora. No ale niektórzy bossowie raczej byliby problematyczni. Czy tutaj może być treasure, znaczy secret room? Nawet pewnie jest secret room. Patrząc na ułożenie tych kamieni, to musi być dokładnie. Dobra, trudno. Jak nie przynętą go, to bombą. No. Zawsze to większa szansa na devil room. Super secret room? Nie ma. Przynajmniej nie tu. Nienawidzę tego, nienawidziłem tego bossa kiedyś i tego jego rushowania. Okej, okay. Muszę sobie przypomnieć, jak on dokładnie ataki rozkładał. I teraz będzie rushował, a rushowanie odbywa się tak, że muszę... Dobra, wiecie co? To będzie wesoły wieczór.